Witam was, moi drodzy, w kolejnym odcinku. W tym odcinku postanowiłem, że ten odcinek postanowiłem poświęcić między innymi... W tym odcinku chciałem właściwie... Witam was, moi drodzy, w kolejnym odcinku. Ten odcinek chciałem między innymi poświęcić na początek transformacji, takiej drobnej transformacji mojego fokusa. Gdzieś tam już w przeszłości obiecałem sobie, że jak będę miał siano na felgi, to po prostu kupię sobie jakieś tam felgi, troszeczkę go upgrade'uję i nadszedł ten czas. Także bardzo jestem zadowolony i szczęśliwy. Dla mnie to jest jak, kurde, nie wiem, jakaś nowa zabawka. Jestem jak duże dziecko, zresztą podobno faceci tak po prostu mają. I tyle. Okazało się, że w Sylwii BMW, tej naszej X3 starej, siadły dwie przednie felgi. Ostatnio była na wulkanizacji, gościu powiedział, że tego już się nie da połatać. Więc zamówiliśmy dwa komplety felg. Ja mam się czym bawić, kręci mnie to. Zawsze gdzieś tam upgrade'owałem sobie te swoje jakieś samochody. Moim zdaniem samochód może być zardzewiały, może być naprawdę wyeksploatowany, ale jak ma fajne felgi, jest odpowiednio zestawione, to zawsze będzie fajnie wyglądał. I ja po prostu zawsze byłem w stanie z jakiegoś taniego samochodu sobie coś wyrzeźbić pod siebie, nadać mu jakiegoś tam swojego charakteru i po prostu cieszyć się nim. Także zerknę na te felgi i biorę się za oświetlenie tutaj właśnie garażu. Też mam problem czasami, jak jest ciemno i odkurzam samochód, szczególnie w zimową porą, czy tam młody odkurza samochód, to po prostu no, nic nie widać, kurde. I jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam. Nie będzie kulki mocy, są tylko dla grzecznych. Mam kulki, bo ja potrzebuję je. Skontroluję, ja mam tą pracę tutaj kuchenną. No i to są, powiem wam, te moje OZ-y. Długo je obserwowałem, że czasami trzeba po prostu na coś poczekać, ale wydaje mi się, że właśnie jak się poczeka, to dużo fajniej to smakuje i tyle. A teraz wam pokażę Sylwii felgi. Powiem wam, że ten tireleader.ie, bardzo dobra stronka internetowa. Nie przypuszczałem, że można kupić tak tanio felgi. One są właśnie dedykowane do BMW, jest to jakaś firma niemiecka i kosztowały 400 tam parę euro, już nie pamiętam dokładnie, ale nie przypuszczałem naprawdę, że za takie pieniądze można kupić nowe felgi. Do tego zamówiłem kapsle z Anglii, też chyba za 10 euro. No i wydaje mi się, że będzie fajny komplecik. Tak wyglądają te kapsle. Trochę dziwnie te kapsle się zakłada. Co się dziwić tutaj jakimś kapselką za dyszkę. Pokleili to te. Ale to pokleili, kurwa, maja. Te kapsle do tych OZ-ów to siedzi także szok. Bałem się normalnie cisnąć, żeby nie pękły. To co? Fit system. Tego się nie spodziewałem, nie wiem co to w ogóle jest. Ale jaja, nowe śruby, nowe nakrętki i te takie ringi centralne, ja nie wiem jak to tam się fachowo nazywa. Przez to, że są dedykowane do Forda Focusa, to po prostu zapodane są też w całym tym zestawie. Fajna sprawa. Te kapsle tutaj, one są, to jest blacha właściwie, tak pozaginana. I ta blaszka mi się troszeczkę wygięła i już mam problem, żeby ją założyć do koła, ale dam radę.
uwielbiam, zawsze uwielbiałem. Jak nie było kasy na felgi, to malowałem felgi, kombinowałem, kupowałem sprężyny obniżające. Wiadomo, jak człowiek był młodszy, to gdzieś tam bardziej się bawił w takie jakieś różne modyfikacje. Teraz już może troszeczkę mniej, ale... Dobra, słuchajcie, plan jest taki, że biorę te dwie lampy, które dostałem od mojego ziomeczka Robsona, i zrobię z nich normalne lampy. Tutaj po prostu umieszczę w jakiś sposób to mocowanie żarówki, przeciągnę gdzieś kabel, w tym tak samo, umieszczę je na stałe i po prostu będą sobie świecić. Dobra, więc potrzebuję kilku rzeczy. Kupiłem 10 metrów kabla. Wydaje mi się, że tyle mi nie jest potrzebne, ale git. Żarówki. Dwa takie cycki normalnie, żeby gdzieś tam zamontować je w lampie. I wtyczka. Myślę, że ten... ile ja tego kabla będę potrzebował. Dobra, plan jest taki. Biorę kontuwę, nacinam raz, dwa, trzy, cztery takie nacięcia. Zrobię taką gwiazdę. Powciskam tą po prostu te trójkąty takie do środka. Mam nadzieję, że wtedy będę mógł zamontować tego normalnie, tego cycka. Dostanę się też w tym momencie tutaj z góry do takiej przestrzeni, gdzie będę mógł przewiercić dziurę i pociągnąć kabel do góry. Przewiercę dziurę w tym deklu tutaj na samej górze też, pociągnę do góry i... Na początku myślałem, że najpierw może pociągnę kable w te miejsce, gdzie będą lampy, ale widzę, że to chyba nie zda egzaminu. Po prostu będę musiał zrobić pierw lampę, pociągnąć z lampy kabel, powiesić lampę i dopiero później ciągnąć kabel. Także jedziemy. Ściągnę sobie tylko tą buzę, bo mi jej szkoda. Biorę sobie jakieś rypla. Elementu, którego się nie spodziewałem. Normalnie jedna jest. No i poszło to jakoś. Teraz muszę zawiesić lampy i je popodłączyć, kurde. Wkładam żarówki, odpalam to i zobaczymy, czy to w ogóle będzie działać. Moment. Ale jaj, to działa. Kurde. Nie tak do końca wierzyłem, że to odpali. Ale z drugiej strony, dlaczego miałby to nie odpalić? Masakra. Idę zobaczyć, co tam Sylwia działa. Ona robi jakieś tam kulki mocy z orzeszkami, takie słodkie kulki zdrowe. I coś tam cały czas pichci, także zaraz zobaczymy. Nie mamunia? Mamunia! Co tam jeszcze rzeźbisz? Wyniosłam tego kwiatka, bo mi się zjebał. Znowu te kwiatki, gdzie ty tam te kwiatki? Ale przecież go przelałam,
Nie masz miejsca, gdzie tych kwiatków dawać. Nie masz miejsca. Normalnie na szafę gdzieś tam je wkładasz, co układasz. Jak ty się ej. Nie znasz, ty się nie znasz, to co możesz mi powiedzieć? Jak się nie znasz, to po co zabierasz głos, po co robić? Przecież to trzeba normalnie podlewać. O, kulki, yeah! Masełko, kulki, kulki. Serwuj dla mężusia zrobiłeś kochanego? Co to jest? To nie moje. Moje też nie. To musiało być tam. No było, to od razu tego, można wynieść tam. Dzieju. Zakwas burakowy zrobiłam się robi. Po co ten zakwas? Do picia. Albo własny, naturalny zakwas zamiast w butelce barszczyk ze sklepu. Ja nie potrzebuję barszczyka ze sklepu, sama sobie umiem zrobić barszczyk. Mhm. Jest. A ja? A ty nie. Nie? Musisz iść wynieść tą gumę teraz. Ja nie umiem barszczyku tam gdzie. Przywinieć ją. Nie szkodzi. A musisz iść zobaczyć. No to więc dlatego powiedziałam ci, że idę. To chodź, ty wynieś to, ja się biorę. Wow, łowią jasno. To by było na tyle, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku. Miał być jeszcze nasz krótki spacer, gdzie skleciliśmy małego bałwanka, ale nie chcę przeciągać, nie chcę przedłużać. Już widzę, że dolatujemy do 13 minut, także... wykorzystam ten materiał w następnym odcinku. Już mam jakiś pomysł, plan, także życzę wam dużo zdrowia, miłości, szczęścia, radości i do następnego razu. Hej!